Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Sowoli, prowadzę bloga namyślnikrower.com, a w tym filmie pokażę Ci, jak się ubrać na zimowe dojazdy do pracy rowerem. Z góry przepraszam za te hałasy z tyłu, ale robotnicy, którzy robią przy blogu, stwierdzili, że dokopią się do Chin i najkrótsza droga będzie prowadziła przez mój blog. Więc po pierwsze, żeby się ubrać na zimę, będziemy potrzebowali jakiejś czapki. Taka czapka jest całkiem spoko, ale będzie trochę za ciepła. Ta czapka jest trochę lepsza, ale jak nie chcesz wyglądać jak debil, to polecam Ci najzwyklejszą czapkę, jaka jest, czyli mniej więcej taką. Że tak powiem, od razu lepiej, o ile nie będziemy jej nosić mniej więcej tak. Na wstępie chciałem powiedzieć przy okazji, że nie musisz kupować jakichś nie wiadomo jakich czapek rowerowych. Takie najzwyklejsze w świecie wystarczą, tak jak widziałeś, ja mam kilka, no dobra, dwie są moje. W każdym bądź razie, taka zwykła czapka totalnie Ci wystarczy, więc nie wydawaj kasy, jak nie masz, albo w ogóle nieważne. Ogólnie nie jest prawdą, że dojeżdżając do pracy potrzebujesz jakichś nie wiadomo jakich kosmicznych ciuchów, a tym bardziej przebierać się w rowerowe ciuchy, bo to jest totalnie bez sensu. Ja na takie mniejsze mrozy ubieram na siebie po prostu podkoszulek albo koszulę, do tego zwykły sweter i zakładam na siebie softshell, który kupiłem parę lat temu i bardzo dobrze się sprawuje. Jak widzisz, nie jestem jakoś mega ciepło ubrany, natomiast przez to, że to jest softshell, który blokuje dopływ powietrza zimnego, to pedałując dość dobrze się rozgrzeje i potem nie mam jakichś problemów z marznięciem. Z tym, że no przez pierwsze kilka minut, koło pięciu, jest chłodniej. Natomiast jak już zaczniesz pedałować i się zagrzejesz, to jest całkiem sensownie. Jeżeli jest trochę zimniej, to po prostu zamiast tej wiatrówki ubieram na siebie albo kurtkę, która jest wykonana z wełny. Jak widzisz, taka zwykła kurteczka, nic szałowego. Zwykła kurtka do chodzenia. Albo wersja trochę inna dla takich, którzy chodzą bardziej na sportowo. Polaro Softshell. Ja kupiłem używaną Columbię za jakieś 100 zł. I do tego zakładam kurtkę, która jest wodoodporna. I co jest fajne, to, że to było jakby w komplecie. I ten polar, który tutaj widzisz, jest podpinką od razu do tej kurtki, więc automatycznie kupując coś takiego mamy kurtkę, która jest zarówno na deszcz, jak i na zimę jest w niej zdecydowanie cieplej. No powiedzmy, nie jest to tak idealne jak kurtka stricte zimowa, natomiast jest w niej naprawdę dobrze ciepło i przy minus 20 stopniach spokojnie jeździłem tak ubrany do pracy. No, więc jak to wszystko zasunę, to pod szyją robi się naprawdę ciepło, jest w porządku, wiatr nie nawiewa mi do środka, także jest ok. Jeżeli jadę w kurtce wełnianej, to tutaj mam taką stójkę. I jest też przyjemnie. Natomiast ja jej nie zapinam, tylko ubieram na siebie buf. Zapomnij o wijaniu się w jakiekolwiek szaliki, bo tylko sobie zrobisz krzywdę w szyję. Dlatego, że zapocisz szyję, zawieje cię, potem nie będziesz mógł się nawet obrócić. A poza tym owijanie gardła nie wiadomo jaką ilością materiału sprawia, że łatwiej się przeziębić. Także zdecydowanie jak chodzi o szyję, to musimy się ubierać w miarę lekko, tak żeby się nie zagotować tutaj. W sensie na szyi. Przejdźmy w takim razie do rękawiczek. Takie rękawiczki za 5 zł z Auchan zdecydowanie możesz sobie darować. Rękawiczki tego typu również sobie możesz darować. Wyglądają zajebiaszczo, natomiast nie są pokryte warstwą, która jest nieprzewiewna, przez to pomimo tego, że są wełniane, ciepłe, to i tak będzie Ci w nich zimno, bo nawieje Ci do środka wiatr. Na rynku rowerowym jest cała masa rękawiczek. Mogą być cienkie, mogą być też grubsze. Jeżeli jest powiedzmy do 0 stopni, to ja takie cienkie rękawiczki z powodzeniem noszę. Pokryte są u góry materiałem typu softshell, więc nie przewiewają powietrza i jest w nich całkiem przyjemnie. Natomiast jeżeli robi się chłodniej, to ubieram grubsze rękawiczki, które są już wyścielone jakimś materiałem, który je ociepla. Może to być Primaloft, może to być Tinsulate i wszelkiego rodzaju inne materiały. Najważniejsze w rękawiczkach jest to, aby ubierając rękawiczkę, wpieprzyć ją pod kurtkę. Dzięki temu wiatr nie będzie nam też nawiewał do środka rękawa i będzie nam ciepło. Jeżeli nie masz rękawiczek typowo rowerowych, to możesz używać jakichkolwiek innych rękawiczek. Mogą być skórzane, mogą być narciarskie, jakiekolwiek. Byle po prostu nie wiało Ci do środka i były z ociepliną w środku. To jak już to mamy za sobą, to przyszła pora na nogi i stopy.
Więc ogólnie jeżdżę po pierwsze w spodniach jeansowych grubszych, ponieważ mniej przewiewają, są trochę cieplejsze. Jeżeli robi się bardzo zimno, to zakładam kalesony. Albo jak się teraz mówi, dół odzieży termoaktywnej, czyli kalesony. Ale to już naprawdę przy takich niższych temperaturach. Jeżeli jest w cholerę zimno, to mam na sobie, to znaczy na kolanach, coś takiego. To jest na kolannik wykonany z softshellu również. I dzięki temu nie przewieje nam kolan. Można je założyć na spodnie, można je założyć pod spodnie, absolutnie nie ma żadnej różnicy, natomiast przy bardzo niskich temperaturach rzędu minus 20 stopni trzeba te kolana zdecydowanie zabezpieczyć. Już nawet przy minus 10 bym sugerował coś takiego nosić. Jeżeli chcesz, to na swoim blogu napisałem recenzję tych nakolanników, także podlinkuję ją dokładnie pod tym filmem. Jeżeli ubierasz się na zimę, to zdecydowanie odrzuć skarpety typu stopki albo coś takiego do kostki. Tylko takiej długości skarpetki sprawią, że nie będzie ci zimno w nogi. Te są wykonane z wełny, to są skarpety do wspinaczki. Mam też zwykłe wełniane skarpety. Mam też skarpety narciarskie, trochę już są znoszone, ale dalej jest w nich bardzo ciepło. Także jeżeli chcesz, żeby było ci ciepło wszędzie, to musisz się wszędzie ciepło ubrać. Może brzmi to banalnie, natomiast taka jest prawda. Jeżeli będziesz ubrany, powiedzmy, w ciepłe rękawiczki, ciepłe skarpetki, będziesz miał na sobie kurtkę, sweter i tak dalej, a zapomnisz o nogach, to przez to, że te nogi będą zimne, potem krew, która w nich została zamknięta, przeleci z powrotem do krwioobiegu i się wychłodzisz. Także jeżeli chcesz, żeby ci było ciepło, to ubierz się wszędzie ciepło. Zdaję sobie sprawę, jak idiotycznie to brzmi, natomiast jest to szczera prawda. Pod moimi ostatnimi słowami spokojnie można by było rzucić cytat Paulo Coelho. Jeżeli decydujesz się na dojazd do pracy w zimie, to pamiętaj, żeby ubrać się tak, że zaraz po wyjeździe jest ci trochę chłodno, bo potem się zagrzejesz. Czy ubierzesz na siebie wełnianą kurtkę, czy ubierzesz softshell, czy membranę z polarem, to jest absolutnie obojętne, wszystko zależy od ciebie. Ty możesz mieć inną tolerancję temperaturową, więc będziesz się ubierał trochę lżej albo trochę cieplej. Różnie bywa. Pamiętaj tylko, że nie musisz się ubierać jak pajac, który wybiera się na wyścig kolarski. Ubieraj się ciepło w każdą część ciała, jaką posiadasz. Po trzecie, jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, zadaj je w komentarzu. Ten film ogólnie jest częścią poradnika, w którym radzę, jak dojeżdżać w zimie. W nim znajdziesz również sugestie, jak przygotować rower, jak jeździć, jak wyznaczać trasę. Więc link do niego również znajdziesz w opisie. My widzimy się już niedługo, a tymczasem odwiedź bloga namyślnikrower.com albo zasubskrybuj ten kanał.